What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. I have felt it. We have a new enemy, young Skywalker. Yes, my master. He could destroy us. He's just a boy. Obi-Wan can no longer help him. The Force is strong with him. The son of Skywalker must not become a Jedi. If he could be turned, he would become a powerful ally. Yes. Yes. He would be a great asset. Can it be done? He will join us or die, Master. Istnieją różne typy hologramów. Istnieją takie hologramy, które są, jakby mogą być odtwarzane klasycznie, czyli najpierw musimy mieć układ optyczny i zarejestrować to na jakimś ośrodku i takim ośrodkiem jest na przykład płytka holograficzna. I potem ten hologram możemy odtworzyć, ale ten hologram nam odtworzy obraz w jakiejś konkretnej płaszczyźnie. I jeżeli mamy jakiś... czy hologram, czy układ, tak, to zawsze będzie tak, że ten obraz będzie powstawał w jednej konkretnej płaszczyźnie. To nigdy nie jest tak, że on będzie widoczny w przestrzeni w jednym miejscu, a wcześniej czy później nie. I teraz jeżeli mamy jakąś płytkę, na której mamy zapisany nasz hologram, to światło, które pada na tę płytkę, w tym przypadku jest to wiązka laserowa, którą tutaj widzimy, to światło zostanie ugięte na tej płytce i stworzy nam jakiś obraz. W przypadku hologramów klasycznych stworzy nam dokładnie taki obraz, jaki ustawiliśmy przedmiot. I możemy taki hologram wyświetlić w tym przypadku jedną długością fali, czyli tak zwanym światłem monochromatycznym. Jeżeli oświetlimy go inną długością fali, to ten obraz nam się odtworzy również, ale będzie minimalnie większy bądź mniejszy i może się nam odtworzyć w innym miejscu. Czyli wyświetlenie takiego białego hologramu zrobionego klasycznie no niestety nie jest możliwe. Możemy wyświetlić hologramy białe, znaczy takie coś, co będzie sprawiało wrażenie kolorów i nawet możemy osiągnąć bieli, łącząc barwę czerwoną, niebieską i zieloną. I taka opcja też jest, ale to nie na holografii klasycznej, tylko na holografii syntetycznej. Bardzo istotną właściwością hologramów jest fakt, że jeżeli my je zasłonimy, jakiś fragment hologramu, jeżeli ja zacznę zasłaniać moją płytkę, to obraz będzie ciemniał, będzie ciemniejszy cały czas, ale cały obraz. Czyli oznacza to, że jeżeli ja mam hologram zapisany na jakiejś powierzchni, to każdy punkt na tej powierzchni odtwarza mi cały obraz. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby hologram migał takimi paskami, tak jakby się wyświetlała co druga linijka. On będzie cały ciemniejszy albo cały jaśniejszy. Hologram będzie się składał z takich maleńkich kropeczek, które się nazywają speklami i wynikają z tego, że mamy światło koherentne, mądrze mówiąc, ale on nie będzie taki gładziutki, on zawsze będzie złożony z takich maleńkich kropeczek. Im większa będzie powierzchnia, z której odtwarzamy nasz hologram, tym mniejsze będą te kropeczki, tym je mniej będziemy jakby widzieć na naszym obrazie, ale one no, gdzieś tam będą istniały i to jest rzecz, która nam zawsze przeszkadza w holografii. What is it? This scheme of yours has failed, Lord Sidious. The blockade is finished. We dare not go against the Jedi. Viceroy, I don't want this stunted slime in my sight again. This turn of events is unfortunate. We must accelerate our plans. Begin landing our troops. My lord, is that legal? I will make it legal. Drugim rodzajem holografii jest holografia syntetyczna i to jest taki typ holografii, który możemy stworzyć na komputerze, a potem wyświetlić w układzie optycznym. Różne rozkłady, które generujemy za pomocą komputera, to jest odpowiednik tego, co tam mieliśmy na naszej szklanej płytce. I w tym momencie te rozkłady nie przypominają niczego. Dopiero jak to odtworzymy, to możemy uzyskać jakiś obraz. Bardzo często do wyświetlania obrazów używamy urządzenia, które się nazywa przestrzenny modulator światła.
i obraz, który widzimy na komputerze, jest wyświetlany na modulatorze światła i odtwarza nam w danej płaszczyźnie jakieś obrazy. I te obrazy no, są dwuwymiarowe, takie jak były stworzone na komputerze. Możemy stworzyć ileś dwuwymiarowych obrazów, żeby stworzyły nam wrażenie trójwymiarowości, ale to nigdy nie będzie taki idealny trójwymiarowy obraz, który nam gdzieś powstanie. I tutaj występuje dokładnie ten sam problem, że ja mogę mieć obraz na jakiejś jednej konkretnej odległości, na jakiejś innej, ale pomiędzy będę miała również jakieś światło, które mi zostaje. Więc nie będzie tak, że jeżeli mamy postać wyświetloną, to przed i za niczego nie będzie. Ta postać musi być, jeżeli jest to obraz, tak, jakiejś postaci, który przekazujemy za pomocą jakiejś tam transmisji, tak, czy jakiejś, jeżeli nawet jest wyświetlana komputerowo, to możemy mieć jakiś wyświetlacz, który ją wyświetli, ale ona musi mieć jakiś ośrodek, ten obraz musi mieć ośrodek, w którym powstanie. I w tym przypadku, no niestety, albo musimy mieć jakieś, nie wiem, komorę szklaną i wewnątrz coś, jakieś, nie wiem, zawiesinę albo jakiś dym lekki, tak żeby nigdzie indziej nam się to światło nie rozpraszało, tylko żeby nam tworzyło obraz w danym miejscu. No bo niestety w rzeczywistości tak nie będzie. W rzeczywistości będziemy mieć światło, które nam się formuje, w jednym miejscu tworzy obraz, ale pomiędzy też coś istnieje, tak? I niestety no w laboratorium używamy przeważnie jakiegoś malutkiego ekranu, no, bądź większego. A tutaj w przypadku Gwiezdnych Wojen no, nie możemy tego wyświetlić tak jakby po prostu w pustej przestrzeni. Istnieją takie próby wyświetlania hologramów po prostu w powietrzu, ale to bardziej są próby takie, które tak jakby... tworzone są za pomocą lasera, który strzela bardzo wysoko, znaczy, który ma bardzo dużą energię, i tak jakby strzela się takimi punktami, gdzie się tworzy plazma i tworzy to, nie wiem, jakiś motylka czy jakiś tam obiekt. Ale to nigdy nie będzie taki wielki obraz, no bo trzeba przeskanować takim zwierciadełkiem i wystrzelać, że tak powiem, nasz obraz, więc cała taka postać no w zasadzie byłaby bardzo ciężka do zrealizowania. I regret to inform you that Dryden Vos is dead. Murdered by the thief he hired to steal the coaxium shipment, his friend, Tobias Beckett. Is that so? Where is the shipment now? Gone. Beckett took it, slaughtered the others. I alone survived. One man couldn't have done this alone. Tak, jeżeli chodzi o wyświetlanie rzeczy, które są zmienne, nie ma problemu. Dlatego, że my, jeżeli ja mam na komputerze wyświetlony jakiś rozkład, to ja mogę go zmieniać tak jak film. Również u nas na wydziale były robione takie transmisje na żywo, że za pomocą telefonu był nagrywany jakiś obraz i potem on był wyświetlany holograficznie, ale to dalej musiał być jakiś ekran, tak? Czyli nie ma problemu, żeby zrobić tak jakby taki film holograficzny, tylko że no niestety, jeżeli my go nagrywamy dwuwymiarowo, to go przekazujemy dwuwymiarowo, no i on się nam wyświetla na ekranie jako dwuwymiarowa jakaś rzecz, tak? A nie jako trójwymiarowy obiekt. Także no niestety tutaj by trzeba było mieć bardzo specjalne warunki do rejestracji takiej osoby, która miałaby być, że tak powiem, której postać miałaby być wyświetlana w innym miejscu, bo to nie wystarczy ją nagrać zwykłą kamerą, tak? Tylko musielibyśmy nagrywać, znaczy jakby zrobić jej hologram, który zostanie przekazany i odtworzony. Więc tu jest bardzo dużo takich rzeczy, które no nie do końca w rzeczywistości tak działają. You made that move, okay. I guess I'll have to destroy that little guy. Somehow I never get bored with winning. You know, you can't wipe them off, they're holograms.
W przypadku hologramów klasycznych możemy obserwować obraz rzeczywisty, czyli taki, który widzimy na ekranie, albo obraz urojony. Obraz urojony jest takim obrazem, który powstaje na siatkówce naszego oka i mamy wrażenie, jakby był gdzieś widoczny. I taki rodzaj jakby odtwarzania możemy zaobserwować tutaj. Mamy płytkę, na której został zapisany hologram i patrząc się przez płytkę widzimy obraz, ale jego tam nie ma. On nam powstaje na siatkówce, ale mamy wrażenie, tak jakby gdzieś był za tą płytką. Takie obrazy możemy wyświetlać również na jakichś specjalnych goglach czy okularach i możemy mieć wrażenie, że coś gdzieś nam się zmienia przed nami. I taki tego typu obraz będziemy widzieć, tak jakby coś tam było. Nie zmienia to faktu, że musimy się przez coś patrzeć, na czymś ten obraz musi być wyświetlony. W przypadku hologramów klasycznych ten obraz jest wyświetlony na płytce holograficznej. W przypadku hologramów syntetycznych wyświetlaliśmy ten obraz tak naprawdę przez takie zwierciadło światłodzielące, żeby gdzieś móc obserwować to, co jakby to światło, które się odbija od naszego przestrzennego modulatora światła. W przypadku tutaj, gdy mamy tę płytkę, szybę, jakiś ośrodek, który nam będzie wyświetlał nasz hologram, zanim powstanie obraz, ale to jest obraz naszego przedmiotu, tak? Czyli my musimy mieć jakiś przedmiot, który będziemy widzieć potem dalej na hologramie. Tutaj nie musimy mieć żadnego ośrodka, w którym on będzie widoczny, ponieważ powstaje u nas w środku w oku, ale musimy się przez coś patrzeć. Tak? Nie ma tak, żebyśmy mieli pustą przestrzeń i nagle coś nam się pojawia, coś widzimy. Powstaje pytanie, jak my robimy, żeby coś na tej płytce magicznie nam się wyświetliło. W klasycznym przypadku, czyli tak jak robią studenci, tak jak się uczą, budujemy sobie układ, który niestety wymaga koherentnego światła, czyli światła lasera. I no niestety jest to układ taki, który my ustawiamy w laboratorium. Żeby zapisać tutaj informacje o tym wszystkim, tym całym pięknym trójwymiarowym obiekcie, który mieliśmy, potrzebujemy tak naprawdę dwóch wiązek, które się nam nałożą. Nazywa się to fachowo zinterferują, ale tak naprawdę możemy sobie wyobrazić, tak jakbyśmy mieli dwie fale wody, tak? Jeżeli mamy, wrzucimy dwa kamyczki do wody, no to one nam stworzą jakieś maksima, jakieś minima i światło działa dokładnie tak samo. To, co my robimy, to wiązkę laserową dzielimy na dwie części i potem jakiś nasz obiekt, który był samochodzikiem, samolocikiem, jakimś fizycznym obiektem stawiamy, oświetlamy i na płytce zapisujemy jedną wiązkę, która nam się odbija od obiektu i drugą wiązkę, która pada z boku. I taka jakby mieszanina tych dwóch wiązek zapisuje się na płytce, która potem w przypadku odtwarzania ugina światło, tworząc obraz naszego obiektu. Tak się dzieje w przypadku klasycznym. W przypadku syntetycznym, który widzieliśmy na wyświetlonym za pomocą przestrzennego modulatora światła, ten kształt, który tutaj zapisujemy w formie klasycznej, generujemy komputerowo. Zasada jest taka sama, również generujemy taki rodzaj prążków, które nam się tutaj zapiszą, żeby patrząc przez niego bądź odbijając od takich prążków, stworzył nam się obraz obiektu takiego, który chcemy. You and I will be working much more closely from now on.